No, zobaczmy, co się tu stało. Minęło 13,5 godziny. Ładowarka ładowała całą noc. Jest godzina 6.30 rano. Ciągle nie skończyła tego ładowania. Przed chwilą było tu jeszcze 14,5 V, a teraz jest 14,6 Gęstość mamy w tej celi drugiej 1,20 Czyli szczerze mówiąc, trochę mało, dlatego że jeżeli sobie przypominacie i oglądaliście mój pierwszy film o ładowarce modelarskiej cyfrowej, to tamte gęstości były w granicach 1,25 po skończonym ładowaniu w pierwszym etapie. No, ja myślę, że czas byłoby skończyć tę nierówną walkę i po prostu włączymy jej tutaj teraz funkcję REAPER. A tym progom napięciowo-prądowym myślę, że przyjrzymy się pod koniec testu, dlatego że będzie nam to dużo łatwiej zrobić, gdy akumulator będzie wysycony. Po prostu będzie bardzo szybko dochodził do tych napięć progowych. Ja sobie tutaj wtedy podepnę moją regulowaną opornicę i po prostu będzie bardzo łatwo wtedy e, sprawdzić, jakie to są progi napięciowe, kiedy ta ładowarka e, zmienia prądy. Także przerwiemy to, łączymy sobie tutaj opcję reaper. No i zobaczcie, pomimo małego prądu. Od razu mamy wzrost napięcia, a wynika to z tego, że ta ładowarka w tej chwili ładuje impulsowo i prąd średni, jaki tutaj pokazuje, to jest tylko 0,8 ampera, ale szpilki prądowe są tutaj na pewno na dużo wyższym poziomie. Ja niestety, nie mając oscyloskopu, nie pokażę wam tego, ale zobaczcie, jednak tutaj napięcie nam podskoczyło dużo bardziej niż myślałem. Także zostawmy to do zakończenia. No i zobaczymy, jakie będą efekty tego ładowania. Mamy tutaj 15,6. O niestety. Hmm. No więc niestety, jeżeli coś takiego się tutaj stało, to... No to nie ma to większego sensu w takim układzie. No czyli tak jak... Tak jak myślałem, no niestety nie zrobimy tutaj gęstości tą opcją Ripper w akumulatorze kwasowo-ołowiowym. Musielibyśmy tutaj po prostu mocno rozładowany akumulator podpinać do, do tej ładowarki żeby po prostu ta opcja RIPPER miała szansę zadziałać tutaj po prostu od samego dołu, od momentu gdy to napięcie nie, nie wzrasta nam tak bardzo. Dlatego, że tutaj te prądy pewnie będą w, no, jakieś tam, będą miały wyższe wartości, no trudno mi powiedzieć jakie, bo nie mam tego jak pomierzyć w tym momencie. No ale cóż, no nie będziemy się tutaj zastanawiać długo, włączymy sobie tutaj po prostu opcję dla akumulatorów 24V. No i tutaj już dużo szybciej uda nam się przekroczyć te napięcia potrzebne do wysycania akumulatora. Tutaj chciałem Wam tylko przypomnieć, no jeżeli będziemy to wysycać prądem w granicach 3A, no to akumulatory, które bezpiecznie będziemy w stanie tutaj ładować tą ładowarką, wysycać, no to będą to akumulatory o pojemności powyżej 30 amperogodzin do akumulatorów nawet 150 amperogodzinnych. Jeżeli sobie tutaj weźmiecie kalkulator do ręki, czy ktoś potrafi szybko w pamięci liczyć, to jeżeli mieścimy się tutaj w tym zakresie Procentowych pojemności i prądów akumulatorów od 2 do 10%. No to tak to mniej więcej wychodzi, więc myślę, że najpopularniejsze akumulatory występujące na rynku, używane przez nas w samochodach osobowych jesteśmy w stanie tutaj sobie ładować i wysycać. No i zobaczcie, przy prądzie 3 a 3,2 A mamy tutaj napięcie 16,5V. Także ja tutaj chciałem uspokoić osoby, które, nie, które może oglądają pierwszy raz ten film i są pierwszy raz na moim kanale. Nie osiągniemy tutaj żadnych napięć 24 V, proszę się nie bać. Przy tych zakresach dopuszczalnych prądów, które można sobie tutaj przeczytać pod moimi filmami. No nie osiągniemy tutaj napięć takich niebezpiecznych dla akumulatora, ani szczerze mówiąc prądu, bo to tak jak mówiłem, przypominam, że to prądy mogą zadziałać niszcząco na akumulator, a nie napięcie, także możemy w sposób bezpieczny zostawić tę ładowarkę i po prostu wysycać sobie akumulator. No z tym, że tutaj na pewno ta ładowarka, ja nie podejrzewam ją o to, że ona się tutaj zatrzyma kiedykolwiek z ładowaniem, więc musimy po prostu cały czas pilnować ładowania tego akumulatora. Jeżeli mam, a, mamy akumulator bez dostępu do elektrolitu, to przypomnę, bo tutaj też można to przeczytać e, w tym moim opisie, e, że trzeba mierzyć po prostu napięcie na klemach akumulatora. Jeżeli to napięcie nam już nie, ro, nie rośnie przez 3 godziny, mierząc co godzinę, a może już spada, no to jest to znaka naładowanego w pełni akumulatora i należy to ładowanie po prostu przerwać. Także no, mi osobiście ta ładowarka się podoba. Wygląda dość nowocześnie, są użyte tutaj nowoczesne diody w kolorystyce występującej w tych droższych ładowarkach NOCO. No i mi osobiście ona się podoba, no jest fajna, tylko że szczerze mówiąc jest słabsza od... Od tego unita, którego testowaliśmy wcześniej. No ale to zależy, szczerze mówiąc, od nas samych, czy jesteśmy w stanie sobie tutaj wprowadzać jakieś modyfikacje do ładowarek, dlatego że na no tego unita, żeby nim wysycić akumulator, no trzeba go zmodyfikować. Tutaj żadnej do modyfikacji nie musimy przeprowadzać, i szczerze mówiąc, ja już zaglądałem do środka, tam nie ma żadnej możliwości regulacji, czyli musimy po prostu brać co dają i, i używać yy, tak jak ta ładowarka jest. No przejmując tutaj, że ładuje prądem 4A, no to każdy sobie tam przeliczy, czy jest to wystarczające dla jego akumulatora, czy nie. No ale szczerze mówiąc, nawet te 100Ah akumulatory jesteśmy jakoś tam w stanie wysycić. No jeżeli komuś się nie śpieszy, no to tam powiedzmy do... do 3 dni jesteśmy w stanie ogarnąć taki akumulator. No, ale dwie doby to myślę, że tak trzeba by przyjąć spokojnie. Ale myślę, że jest ładna ładowareczka. No i co jeszcze tutaj mogę powiedzieć? Że temperatury, jakie tutaj osiągamy tą ładowarką, są dosyć niskie. Ona jest tak delikatnie ciepła w granicach 30-kilku stopni, bo przy tych 4 amperach to ona się tutaj nie ma szans za bardzo jakoś specjalnie nagrzać, więc jest to urządzenie bezpieczne, uważam i. I każdy z nas może sobie ją spokojnie po prostu zostawić i wysycać akumulatory. No i tutaj biorąc pod uwagę te wysokie napięcia tylko, które mogą się tutaj pojawić, no trzeba by uważać na instalację w samochodzie i odpinać klemę, to o tym będę przypominał. Żeby tutaj przynajmniej tą ujemną klemę odłączyć od akumulatora. No tutaj jak widać ten akumulator TAB Pozwala na takie wzrosty napięć, bo tutaj już dochodzimy do 17V. No i tak sobie ją tutaj zostawimy, niech ona się wysyca. Czy ten akumulator, niech się wysyca? No i zobaczymy. Myślę, że tutaj gęstość osiągniemy taką, szczerze mówiąc, jak będziemy chcieli. Dlatego, że to my tutaj osobiście musimy przerwać to ładowanie. No i tyle i tak to zostawiamy no, w tej chwili jak długo będziemy wysycać no to po prostu trzeba obserwować elektrolit bądź też napięcie tak jak mówiłem. No i potrwa to pewnie ze 6 godzin więc. Więc jeszcze przez te parę godzin tutaj będzie trzeba tę ładowarkę zostawić. No i OK no zobaczymy. Zobaczymy to za jakiś czas ile nam to zajmie. W tej chwili minęło nam tutaj 13 godzin 40 minut. No, i pokażę Wam, ile zajmie nam tutaj zrobienie gęstości.